Dzisiaj nie jesteśmy zadowoleni z tego, że strzelamy dużą ilość bramek i co też bardzo cieszy, nie tracimy żadnej, więc zdecydowanie na plus. Sama gra myślę, że mogła się podobać. Wiadomo, mamy jeszcze jakieś mankamenty. Cały czas pracujemy nad tym, żeby organizacja gry była lepsza. Cały czas pracujemy nad defensywą, jak i elementami ofensywnymi, budową gry. Nie wygląda to jeszcze idealnie, ale no, tak jak mówię, my cały czas nad tym pracujemy. To są, większość to jest młodych chłopaków, którzy cały czas się rozwijają i liczymy, że dzięki tym treningom będą coraz lepsi. Jeśli chodzi o tą skuteczność, to mimo, że wpadło tych kilka bramek, to wynik na pewno mógł być wyższy, bo stworzyliśmy jeszcze ze 3-4 sytuacje, które mogły być zamienione na gola. No, nie wszystko wpada zawsze, także na pewno cieszymy się ze zwycięstwa na trudnym terenie, w trudnych warunkach atmosferycznych. No ale tak naprawdę już powoli musimy zapominać o tym meczu, bo kolejny mecz już w niedzielę, także już będziemy się przygotowywać do meczu z Olimpem Gościna. No na pewno tutaj Adrian cały czas utrzymuje wysoki poziom i zawsze tutaj stara się nam pomóc, ale też jest to jego praca, także myślę, że się z niej wywiązuje doskonale. Mamy młody zespół, także na pewno ci młodzi zawodnicy będą się pojawiać tutaj wśród strzelców bramek, wśród zawodników asystujących, ale to na pewno cieszy i napawa optymizmem. Ta młodzież myślę, że musi też mieć od kogo się uczyć i takie osoby jak Adrian są niezbędne w zespole, bo są jakby przykładem dla tych młodych chłopaków, jak mają się zachowywać podczas nawet prostych rzeczy na treningu czy podczas meczu. On jest jakby dobrym duchem też w drużynie.